Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj, idąc za waszymi pytaniami, było to prośby, chciałbym wam pokazać trochę bliżej wszystkie tapicerki w nowej Kia Sportage. Wszystkie te oczywiście, które uda mi się uchwycić, które już do nas przyjechały. Zacznę od wersji M z pakietem Smart. Zapraszam na film. Wersja M z pakietem Smart. Tu mamy twarde plastiki, ale jest pełna elektryka i myślę, że jest to ładnie zrobione, ładnie wykończone. Fotel wygląda tak. Czyli w pełni materiałowy. Przyjemny w dotyku, miły. Tu jest taka delikatna faktura. Tu jest przeszycie nitką. I fotel jest ciemny, czarny. Tu mamy zagłówki. I wychodzi na to, że tu chyba nie można regulować przód-tył tego zagłówka. Można sobie ustawić wysokość, a wiadomo, kąt nachylenia tego zagłówka będzie szedł razem z fotelem, czyli tutaj mamy możliwość. No on jest chyba dobrze wyprofilowany i tu nie powinno być kłopotu z tym. Czyli tak wygląda tapicerka foteli przednich. Tylna kanapa jest z regulacją kąta nachylenia oparcia. Jest duży zakres. To widać, że tu jeszcze może się sporo cofnąć, może się też sporo podnieść do pionu. Tak wygląda ten materiał. Podłokietnik jest z dwoma uchwytami na kubek. Na środku mamy również zagłówek. Kieszenie w oparciach foteli przednich. Tutaj taki fajny schowek. Tak wygląda obicie foteli od tyłu. Mam nadzieję, że to widać na filmie, jaka tu jest faktura, jak ten fotel dokładnie wygląda. Przejdźmy dalej. Teraz wersja L. Kia Sportage, a raczej tapicerka w Kia Sportage w wersji L. Zajrzyjmy do środka. Miękkie wykończenie. Tak wygląda tapicerka. Tu również mamy uchwyt na marynarkę. Zagłówek ładnie wyprofilowany. W pełni materiałowa tapicerka z takim wzorkiem tutaj. Miękki, przyjemny w dotyku materiał. Zajrzyjmy do tyłu. Miękko. Wzorek przeniesiony z foteli przednich. Przyszycie. Dwa isofiksy schowane, ale uszy są tu łatwo dostępne. Podłokietnik. Miękki plastik. Łatwiej będzie utrzymać to w czystości. O, przesuwany podłokietnik jest. Plastik, zaczep na zakupy, kieszeń w oparciach foteli przednich. Tu nie ma przeszycia. Widzicie na desce? Deska jest również miękka, ale tu przeszycia już tej nitki nie ma. Ale zegary są, wyświetlacze są pod jedną taflą szkła. I to akurat fajne.
wersja El Business Line i jej tapicerka. Zajrzyjmy do środka. Tu już mamy miękko, skóra. Tak wygląda tapicerka wersji El Business Line, czyli już mamy fakturę. Już mamy, ten fotel jest chyba jeszcze bardziej wyprofilowany, tu mamy skórę. Tu również mamy skórę, zagłówek. Chyba również nie ma możliwości regulacji przód-tył tego zagłówka. Tak to wygląda. Zajrzyjmy do tyłu. Miękko. Tu jest twardy plastik, ale to dobrze, bo to będzie łatwiejsze w utrzymaniu. Kieszenie, gazetownik tak zwany. Tu fajne i na to trzeba zwrócić uwagę, uchwyt na marynarkę już fabrycznie. Fajnie wyprofilowany zagłówek, fajnie to wygląda. I tapicerka tylnej kanapy. Tu mamy dwa isofiksy, tu po bokach, po lewej, po prawej stronie. Tutaj również boki mamy skórzane tych foteli. Jest taka właśnie faktura. Podłokietnik. Tu również możemy sobie kurtkę marynarkę powiesić. Zaczep na siatkę z zakupami. Mamy tapicerkę. Deska jest miękka, tu jest takie przeszycie. Fajnie to wygląda. W Business Line też te wyświetlacze są zakrzywione. Ale wróćmy do tapicerki. Fotel pasażera. Tu mamy również elektryczną regulację tego fotela. Mamy również GT Line'a, ale tutaj jest to wersja z pakietem premium. Piano Black. Tak wygląda tapicerka. Tu mamy Alcantarę po boku. To jest skóra. Fotele są podgrzewane, wentylowane. Fajne przyszycie GT Line. Zagłówek tak samo regulowana. Góra, dół, przód, tył, tu się nic nie ustawia. I mamy zaczep na marynarkę, zajrzyjmy do tyłu. Tu jest fajny boczek, też tutaj zamszem obszyty. Ładnie to wygląda. Tak wygląda tapicerka z tyłu. Praktycznie cała skórzana, czyli tu mamy skórę, tu mamy alkantarę, tu również jest skóra. Podłokietnik. Alcantara. Chyba zrobiłem tu niezły przewiew. Tak wygląda tapicerka w GT Line z pakietem premium. Deska się nie zmienia. Tu również jest miękko, jest przeszycie. Wygląda to fajnie. Przeczycie GT Line i skórzana tapicerka. Dziękuję za uwagę. To by było na tyle, jeśli chodzi o tapicerki w nowej Kia Sportage. Pewnie w niedalekiej przyszłości pokażę Wam jeszcze tapicerkę w wersji jasnej. Tradycyjnie, jeśli film Wam się podobał, odpowiedział na Wasze pytanie, był przydatny, prośba o lajka, a najlepiej subskrypcję. Dzięki i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.